Mario, czy Ty wiesz, że to właśnie On pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma Jam Jest. Kiedy Mojżesz widzi krzew gorejący, krzak po prostu, który się pali, jest zdziwiony, podchodzi, dziwi się, dlaczego się pali, ale się nie spala. Nagle słyszy głos: Mojżeszu, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Kim Ty jesteś? Jakie jest Twoje imię? Jestem, który jestem. Jahwe. Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Po prostu jestem. Jestem odwiecznie. Od zawsze byłem. Zawsze będę. I każdy z nas może spotkać w życiu Boga, który jest. Dla mnie takim spotkaniem był czas pod koniec klasy maturalnej i kiedy życie straciło dla mnie sens, kiedy przychodziłem z takiej wiary przyjętej od rodziców na wiarę osobistą, kiedy szukałem Boga, kiedy chciałem w Niego wierzyć, kiedy mówiłem: Jezu, ufam Tobie, a za chwilę potem czułem wielką pustkę w sercu. Takim spotkaniem był moment, no, po kilku miesiącach takiego szarpania się z samym sobą, jakby Pan Bóg wysłuchał mojej prośby, próśb o wiarę, o nadzieję, o miłość. I w momencie najmniej oczekiwanym, kiedy myłem samochód mojego wujka, starego Fiata 125P, ani wtedy nie myślałem o Bogu, ani się nie modliłem, ani o nic nie prosiłem. Wsiadłem za kierownicę, żeby przetrzeć tapicerkę z kurzu i w jednym ułamku sekundy stało się dla mnie jasne, pewne, oczywiste, że Bóg jest, że jest żywy, że po prostu jest, że jest prawdziwy, że moje życie może mieć sens, może być radosne, może być życiem, jak to mówi młodzież, na pełnej petardzie. Więc dla mnie taką ziemią świętą był Fiat 125P mojego wujka. Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma Jam Jest. To małe dziecko w grocie betlejemskiej to jest Bóg. Jest właśnie taka piękna piosenka i właśnie na początku zacytowałem zakończenie tej piosenki. Mario, czy Ty wiesz? Polską wersję śpiewa Kuba Badach i TGD, czyli trzecia godzina dnia. Warto tej piosenki wysłuchać, jest mocna, głęboka, biblijna. I czy Maria wie, że ten, który śpi, którego trzyma w swoich ramionach, na imię ma Jam Jest? W pewnym sensie nie wie. Skąd wiemy, że nie wie? Notuje to ewangelista Łukasz. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Gdyby już wszystko wiedziała, nie musiałaby o niczym rozmyślać. Taki jest Bóg. Wszystko wie, dlatego nie musi na nowo rozmyślać, zgłębiać, pogłębiać. Bóg wszystko wie, a Maryja wszystkiego nie wie. I widzimy, kiedy była scena zwiastowania, ona nie rozumie do końca, co mówi anioł. Właściwie nie wiem, czy cokolwiek rozumiała. No coś rozumiała. Rozumiała jedno najważniejsze. Boga zawsze warto słuchać. Boga zawsze, Bogu zawsze warto zaufać. I kiedy słucham Boga bardziej niż siebie, bardziej niż drugiego człowieka, zawsze wygrywam. To Maryja wiedziała. I kiedy odszedł od niej anioł, Maryja zachowywała te sprawy w swoim sercu. Dziś jest kolejny moment. Jezus już przyszedł na świat. Słowo stało się ciałem. A Maryja nadal zachowuje wszystkie te sprawy w swoim sercu i rozważa je. Więc nie wie do końca, co będzie działo się z tym dziecięciem. W pewnym sensie wie, ale z drugiej strony, no, jesteśmy powołani do tego, żeby przyjmować Słowo nawet wtedy, kiedy go do końca nie rozumiemy. Żeby przyjmować dobrą nowinę. Maryja przyjęła dobrą nowinę. I to jest taka pułapka w naszym życiu duchowym. Nie czytam przeksiedza Pisma Świętego, bo go nie rozumiem. Albo jak już ktoś czyta, to chce do końca to zrozumieć. Pokusa diabelska, jedna i druga. Jedna to nas szatan odrzuca od Pisma Świętego, bo udaje mu się nam wmówić,
że ja muszę to do końca rozumieć, a druga pokusa jest taka, no już właściwie bycia Bogiem, że jak czytam to Pismo Święte, to Słowo Boże, to mam być właścicielem prawdy. No nie jestem właścicielem prawdy. Jestem wielkim biorcą, jestem kimś, kto przyjmuje prawdę, kimś, kto przyjmuje Słowo. Nie jestem właścicielem prawdy. Więc nie mogę Pisma Świętego wziąć jako narzędzie i w całości od razu zrozumieć i być po prostu ponad Słowem. To Słowo jest ponad nami. To nie my czytamy Słowo. To Słowo czyta nas. W Ewangelii Jana czytamy, kiedy Pan Jezus naucza w synagodze, przychodzi ktoś do Niego i mówi tak: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Siostro, bracie, czy ty wiesz, że możesz być matką Boga, że możesz być bratem Boga, że możesz być jak Maryja? Dziękuję Panu organiście za to, że dzisiaj cały dzień śpiewa hymn do Ducha Świętego, sekwencję. Nie musiałby tego robić. Jest to pewien zwyczaj. Kościół tego nie wymaga w taki sposób, że musi być, ale może być. Więc jestem wdzięczny, bo jesteśmy dzisiaj jak Maryja, jak Boża Rodzicielka. Otwieramy się na Ducha Świętego, otwieramy się na Słowo. Ministrantom też jestem wdzięczny, że przynieśli kadzidło, że okadziliśmy to Słowo. Wielką czcią otoczyliśmy Słowo Boga. I jesteśmy właśnie jak Maryja, otwieramy się na Ducha Świętego, przyjmujemy Słowo do serca i to Słowo może się stać ciałem w naszym życiu i będziemy jak Maryja. Jezus się zrodzi w nas i przez nas i możemy być świadkami nowego życia i możemy dzięki bliskiej relacji ze Słowem Bożym stać się braćmi Jezusa. Mario, czy już wiesz, kim okaże się Twój syn, Twój mały chłopiec? Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto Tobie życie dał? Pozornie Jezus jest bardzo delikatny, bardzo kruchy, jakby nic nie mógł. Zależny od Maryi, od Józefa. Zależny od nas, ale kiedy pozwolimy na to, żeby On wszedł do naszego serca, stanie się Bogiem mocnym. Kiedy będziemy naśladować Bożą Rodzicielkę, kiedy pozwolimy, żeby Słowo Boże w naszym życiu, w naszym sercu pracowało, wtedy doświadczymy tego, o kim mówi Słowo Boże, o kim mówi na początku wspomniana piosenka. Mario, czy Ty wiesz, że to właśnie On pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma Jan jest.